Nie jest pewien. Mówi, że ma po pierwsze Lenina i masę krzyży. Czy to jest szczyt? Jestem chyba na to wyżej w szczycie. No jak nie ma nigdzie wyżej szczytu, no to jest na szczycie. Po pierwsze Lenina jest, no to wszystko się zgadza. Oni tam mają jakąś lunetę na dole, Jędrek, więc możliwe, że cię widzą rzeczywiście. Ale z tego co wynika, to rzecz, to, no to jesteś na szczycie, no. Na szczyt. Andrzej Bargiel. Śnieżna Pantera. Pomimo ataków terrorystycznych w Stambule 28 czerwca, wszystkie loty i lotniska działały, więc ekipa postanowiła kontynuować ekspedycję zgodnie z planem i następnego dnia rusza do Biszkeku. Ten kuluar tutaj, ten wąs. Piękny. Tam. Jak jest 1,5 metra, to już jest w porządku. No to byś śmignął tym kuluarem? Śmignął, spróbowałbym na pewno. Chętnie. Tomek, chodź. Nie. Bo herbata stygnie. Co ty tu robiła? У нас практически все, что происходит трагичного, все связано с погодой. Ну, 90% успеха – это, конечно, погода. Нападало. Шадерско. Ну, пенькнее есть. Пенькнее. А! И на долгие лопы. Tak, co jeszcze możemy ciężkiego? Tutaj nic ci. Сейчас принесем. 227 kg. Nic, co ludzie w górach robią, czego tu dokonują, co udaje im się osiągnąć, nie zależy tylko od nich. Na wszystko tak naprawdę potrzebują przyzwolenia natury. Na wszystko musi im pozwolić pogoda. Doszedłem do BC, troszeczkę zeszło mi. Było miło na dole. Było słoneczko. Akurat jak startowałem, to zaczęło. To zaczęło padać i się skończyło wszystko. Ale okej jest. Przez pierwsze dni w obozie pierwszym ABC ekipa działa z techniką filmową. Próbuje rozstawiać sprzęt i sprawdza, jak wszystko funkcjonuje. Uważaj na głowę, Tomek. Tomek, odejdź. Tomek, odejdź. Wolna kolejka ma czas. Tomek, puść. Może powiedz w dwóch słowach, gdzie jesteśmy, która godzina, co robisz teraz? Jesteśmy w bazie, w ABC, na 4200. Idę właśnie do obozu drugiego. Pogoda się trochę popsuła. Kuba idzie właśnie z powrotem. Nic, uciekł. Dobra, hej, powodzenia. Bartek, słyszysz mnie? No się wystraszyliśmy, bo go nie było widać za tej bułę. Ładnie. Jak ci idzie? No dobrze, idę sobie do góry właśnie. Tylko ostrożnie, jak będziesz czuł, że coś jest nie tak, to wiesz, czekaj. Thank you.
pokazać, że coś tam. Bo pierwsza góra, jeżeli się przeciągnie termin i wszystko się powali, to się następne położą jak kurtki, jak klocki lego. Nie, no przelecimy. Popatrz, już namiotów nie widzisz. Jedyna rozsądna decyzja. No nie wiem, odezwiemy, zadzwonimy do tego kabla, odezwiemy się do chłopaków i zobaczymy, bo u nich może się już przejaśnić. To było wrócić na rzeki. Lotnujka, zgłoście się do bazy. Jak tam u was? Tak się przeszedłem trochę, widać takie czynniki, wiesz, oznaczające ślad jakby w stronę Lenina. Taka pustynia śnieżna, wiesz, no. A jak z widocznością, jest okej? Nie, są takie urywki, widać kawałek tej pierwszej grani na 6400. No okej, to nic, to bądźmy w kontakcie. Bo tam jest zasięg, tu kawałek dalej, chodźmy dalej. Can you hear us well? Okay. Do you have like any you know weather forecast for us? Wind will be going very strong, around 70 kilometers per hour. So if we can manage, I would recommend climbing Big Lenin tomorrow on Saturday the 16th. Po jajku. Dzięki. Ja jestem w Trójce już. Powiedzcie mi, jaki macie plan na jutro? I dobrze by było, żeby na 8 na zjazd wszyscy byli gotowi. Widzieli wy Snieżnowa Barsa? A? Widzieli? Uwidzieli wy? Da. Один раз я видел его, и что самое интересное, что он, мы вот отсюда поднимались, вот по этому маршруту, и видели следы, отчетливые следы снежного барса. Это было, сейчас я вам скажу, это было, это было, наверное, 67-й или 68-й год такой. А он был великий? Белый, черный. Он каким-то пятнистый такой был. Ну, как обычно, ага. Вот барс. Какие это следы? Округлые, ну, как дужие? Вот так. Такие дужие? Да, большие. Большие? Большие, да. Ага. То есть, я так думаю, почему большие лапы? Он идет по снегу, и эта природа его наградил такой большой лапой, чтобы ему глубоко туда не проваливаться. Я думаю, это приспособляемость такая у него. Он всю свою жизнь проводит очень высоко в горах. Люди очень редко посещали горы. Он не любит людей. Мы его хотим видеть, но он нас не хочет. Jędrek był niedawno na jakichś 7 tysiącach. Armion zawrócił, Darek zawrócił. No i czekamy na info. Nie jest pewien. Mówi, że ma po pierwsze Lenina i masę krzyży. Czy to jest szczyt? Znam. Chyba na to wychodzi. Są na szczycie. Zabawa się zaczyna. Czas. Proszę. Jest 9:27. 16:07. No to smykamy. Halo Kuba, jestem widoczny już. Dobra, słyszałem, już się spróbujemy namierzyć. Możesz jechać, a gdzie pojedziesz? Mando. Naviguj ten bądź. Kuba, słyszałeś? Czego? Nie, tego nie. Na przełęczy. Przełęcz, tak. Mam jechać na lewo czy na prawo? Na lewo, jedź na lewo, proszę cię. Zobacz, jak to lepiej szczerze wygląda niżej. Dość duży prawerce to było, no i chyba najlepiej. Taki długi, 200 metrów prawerce.
tak? Mów, Jędrek, mów. No jak było? Jak się jechało? Kurczę, nie chciałbym się nigdy w życiu czegoś takiego. A szarpę. Namiotek chodzić, spać w tych namiotach. No nie jest to lekkie, to fakta, nie? Zdobycie Piku Lenina wraz ze zjazdem zajęło Andrzejowi 15 godzin i 38 minut. Kolejnym wyzwaniem na drodze do Śnieżnej Pantery jest szczyt Korżeniewskiej w Tadżykistanie.